Kinofunkcja, Kinorola. To jest wystawa, którą poświęciliśmy architekturze kin, fasadzie, budynkom, neonizacji, wnętrzom, również roli społecznej oraz emocjom, które towarzyszą naszemu wyjściu do kina i pamięci kin, które pamiętamy z naszych miast, rodzimych, mniejszych i większych. Przypomnienia pewne, takie elementy, które no, dla tych osób, które urodziły się przed 89 rokiem, były po prostu częścią rzeczywistości. Dobra architektura kształtowała też świadomość ludzką, i film, i architektura, i takie przestrzenie, w których ludzie czuliby się dobrze i chcieliby tam wracać. To może zabrzmi jak banał, no ale jest w tym kinie coś magicznego i gdy mówić o tej magii, to nie jest tylko film, ale to też jest ta przestrzeń, w której się znajduje. My tęsknimy za tym kinem, nawet za tymi właśnie blockbusterami. Może nie pokazał tego Tenet, ale na pewno pokazała to Duna. Także jak najbardziej to idzie w parze. Kino i film jest nierozerwalne. Kochając kino, często nie doceniamy samej sali kinowej. Pamięć każdego filmu jest pamięcią także miejsca. I myślę sobie, że to doświadczenie indywidualne, to doświadczenie specyficzne związane z salą kinową, to jest coś, co powinniśmy także w bardzo mocnym stopniu pielęgnować. Dziękuję.